Witam. Dzisiaj dalszy ciąg rozmów na temat nawożenia rozsad pomidorów i innych warzyw, jak tutaj widać, papryki. Bo cały czas była gadka o NPK, azot, fosfor, potas, a nie było o dwóch w sumie bardzo ważnych makroelementach. Makroelementy to są takie pierwiastki, które roślina potrzebuje przynajmniej od 100 mg na litr podłoża. A te dwa bardzo ważne mikroelementy jest to siarka i magnez. I tak w skrócie na temat siarki. Siarka jest budulcem praktycznie każdej komórki rośliny, enzymów, witamin. Bierze udział w syntezie chlorofilu, tego zielonego barwnika. A jeśli brakuje siarki, to rośliny ogólnie słabo rosną. Bez siarki nie ma efektywnego pobierania azotu. Także jeśli nawet dasz azotu do gleby, to nie będzie takich super efektów wzrostowych. I co ważne, liście nie będą tak bardzo mocno zielone, pomimo odpowiedniej dawki azotu, a będą jasno zielone. Objaw niedoboru siarki objawia się tym, że wszystkie nerwy będą takie wiśniowo-czerwone. Także tutaj te rośliny hartuje, nerwy i tak są w miarę w dobrej kondycji. Ale gdy trzymasz rozsadę w domu i masz nerwy w kolorze wiśniowo-czerwonym, to może być to oznaka niedoboru siarki. I teraz w skrócie o magnezie. Magnez jest budulcem, głównym budulcem chlorofilu, tego zielonego barwnika liści. I co bardzo ważne, metabolizuje cukry w roślinie, czyli pożywienie. W skrócie to jeszcze powiem, że magnez aktywuje najróżniejsze enzymy w roślinie. A co się dzieje, gdy magnezu brakuje? To po pierwsze, najważniejsze, zostaje przehamowany proces fotosyntezy. Rośliny dużo słabiej rosną, są mniej odporne na chłody, a nawet w skrajnych przypadkach może lekko więdnąć. Oczywistą rzeczą jest, że potem powstają chlorozy, takie typowe chlorozy, plamki między nerwami, ale to przeważnie po posadzeniu do gruntu. Także dzisiaj w filmie skomponuję Ci taką pożywkę, która będzie zawierała właśnie i siarkę, i magnez, które naprawdę są bardzo ważnymi makroelementami. Także możemy zacząć od tego, aby popatrzeć się na nerwy swoich warzyw w domu. One nie mogą być przebarwione właśnie na takie bordowo-czerwone kolory. Tak samo pomidory. Nerwy powinny być jasne. Coś w tym rodzaju. Pomidory mogą mieć nerwy czerwone zaraz po przypikowaniu, około tygodnia, dopóki korzenie się nie rozbudują, gdy glebę mamy odpowiednią. Po takim czasie, po tygodniu czasu, nerwy powinny wrócić do swojego normalnego koloru. A gdy masz już taką zaawansowaną sadzonkę, jak tutaj widać, która ma 35 dni od wysiania, to i trzymana jest w domu, co ważne, to nerwy nie mogą właśnie być czerwone. Także to może być oznaką niedoboru siarki. Także dobra wiadomość jest taka, że w wodzie kranowej czy głębinowej mamy siarkę w postaci siarczanu, tej przyswajalnej, i mamy magnez, tylko różne są wody i różne są zawartości właśnie siarki i magnezu. Uprawiając warzywa w torfie jałowym odkwaszonym, możemy przed samym siewem uzupełnić siarkę i magnez, a to takim nawozem siarczanym magnezu. Tutaj mamy skład 16% tlenku magnezu i 32% trójtlenku siarki. Także ogólnie przeliczając, to jest magnezu tutaj jest niecałe 10%, a siarki, czystej siarki elementarnej 13%. Ale to może kiedyś nagram film, ile dać takiego siarczanego magnezu do ziemi, do torfu, bo tutaj, aby uzupełnić magnez w 100%, to przekroczymy siarczany. Także teraz możesz sobie spokojnie zrobić oprys takim siarczanym magnezu. Jeśli nie masz takiego dużego, możesz kupić sobie gorzką sól w aptece i tą gorzką solą opryskać. Także, jak mówiłem wcześniej, siarkę mamy i magnez w wodzie kranowej i głębinowej, ale dzisiaj pokażę Ci taką miksturę na pomidory, która będzie właśnie zawierała siarkę i magnez, bo we florowitach nie znajdziemy siarki magnezu, jedynie może troszeczkę, po prostu mikroelementy są w formie siarczanów, ale to jest za mało. I tą pożywkę możemy zrobić naprawdę dobrze działającą, bardzo dobrze działającą, z krystalonu czerwonego i
kristalonu zielonego. Bardzo łatwo mieszając po pół grama na litr wody. Pół grama zielonego, pół grama czerwonego. A dlaczego mieszać te nawozy dwa, a nie po prostu użyć kristalonu zielonego? To z tego powodu, że w krystalonie zielonym MPK mamy równe po 18%. Tutaj musimy przy tej fazie pomidora musimy dać troszeczkę więcej potasu, bo tu już nam nie gra. I druga sprawa jest to, że ten kristalon ma 18% azotu i 10% to jest azot amonowy, którego teraz raczej będzie za dużo do tej fazy wzrostu pomidora. A w czerwonym mamy bardzo dużo azotu w formie azotonowej, szybko działającej, także mieszając dwa nawozy zrobimy naprawdę bardzo dobrą pożywkę. I co ważne, w zielonym jest 5% siarki i 3% magnezu. To właśnie o te makroelementy dzisiaj w filmie chodzi. Także teraz rozpiszę Ci, jakie będzie MPK i jakie będą azoty po zmieszaniu tych dwóch nawozów. Zacznę od czerwonego. Dodając pół grama na litr. Tutaj azotu mamy 12%, czyli dodając pół grama będzie 60 mg. I tutaj mamy 10% NO3 i 2% NH4. Lekko zakrągliłem wartości, aby nie używać kalkulatora. Także NO3, szybko działający azot, jego będzie 50 mg, a NH4, jego będzie 10 mg. Fosfor, potas. Fosforu jest 12%, czyli będziemy mieli 60 mg fosforu i 180 mg potasu. Tutaj mamy krystalon czerwony, teraz mamy zielony. W zielonym mamy 18% azotu, dodając pół grama, to będzie 90 g azotu ogólnego. I teraz mamy 5% zaokrąglone, 5% NO3 azotonowe, czyli będziemy mieli 25 mg NO3, 10% amonowego, czyli 50 mg NH4 i 3% mocznika organicznego, czyli będziemy mieli 15 mg NH2, co łącznie nam daje te 90 mg azotu ogólnego. I teraz tutaj poprawię, bo markerem się starło. I teraz fosfor. Fosforu będziemy mieli 90 mg i potasu tak samo 90 mg. Idąc dalej, co najważniejsze, siarka. Siarka w krystalonie, jak przeczytałem, jest w postaci trójtlenku siarki, czyli dodając pół grama będziemy mieli 25 SO3, 25 mg w litrze trójtlenku siarki i magnez 3%. Magnez chyba jest w czystym pierwiastku, czyli magnez będziemy mieli 15 mg magnezu w czystym pierwiastku. I teraz sumuję te dwa nawozy. Także wyszła nam taka pożywka. Azotu ogólnego mamy 150 mg, szybko działającego NO3 75 mg, amonowego 60, mocznikowego organicznego 15, fosforu 150, potasu 270, czyli mam według mnie taką praktycznie idealną pożywkę na taki etap pomidorów. Trójtlenku. Do tego mamy trójtlenku siarki 25 mg i magnezu w czystym pierwiastku 15 mg. Czyli tutaj wymagania są dużo wyższe co do siarki magnezu, ale tak Ci powiem z doświadczenia, gdy będziesz podlewał takim roztworem, bardzo dobrze na to pomidory i inne warzywa reagują. Trzeba pamiętać, że magnez i siarkę będziemy mieli też w wodzie. I teraz co ważne, jeszcze co do azotu, tego szybko działającego NO3, on wspomaga pobieranie magnezu i potasu. Bez siarki nie ma efektywnego pobierania azotu. A magnez z fosforem też wzajemnie się dopingują do lepszego pobierania przez roślinę. Także jeśli robisz rozsady na czystym torfie odkwaszonym, to od razu można dodać do ziemi przed sianiem siarczanu magnezu. Można też opryskać sadzonki siarczanym magnezu 5-10 g na litr wody lub po prostu zastosować właśnie taką pożywkę, którą tutaj się przedstawiłem. I po tej pożywce naprawdę pomidory bardzo ładnie rosną. Także to by było na tyle w tym filmie. Cześć!